Elo, siemaneczko. Kolejny raz na łowisku, kolejny raz z wiadomym zestawem i kolejny raz w poszukiwaniu szczupaków. Mniejszych, większych zobaczymy. Oczywiście będziemy mierzyć te większe na tyle, na ile tutaj jest to możliwe i realne. Będziemy chcieli przechytrzyć te największe mamuśki. Czy tak będzie? Zobaczymy. Pogoda płata figle, co chwilę jest zmiana wiatru, co chwilę siły wiatru, zmiana w kierunku. Pada deszcz, potem świeci słońce. Mamy wczesny poranek. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejsze wędkowanie. Zapraszam Was na film. Jest rybka. Z płytkiej wody. O, ale zjedzony, ja pierdacze. Siedzi delikatnie za dozbrojkę. Właśnie o tym mówiłem, że one tak delikatnie biorą. Ale... jaki jest strachnięty, ja pierdacze. Coś go tutaj dobrze chciało zjeść. Pan dobił fest, zobaczcie. Mięcho na wierzchu. Masakra. Masakra. Szkoda, kurde, ryby, nie? No zobaczcie to. Ciekawe, co go tutaj tak przychrzaniło. To był taki 40 parę centów, a w połowie taka szrama, że szok. No nic, ciekawe. Więc może żyją tu jakieś potwory. Jest. Kolejne branie z opadu. Aj, sandaczek czy szczupak? Ta mały sandaczek. Szybko go wypuszczamy. Może się uda go odpiąć w wodzie. Zobaczymy.
nic mu nie rozerwać, tego wezmę do ręki. Maleństwo takie, leć. No, od razu inna walka, było wiadomo, że to jest inna ryba. Że to nie szczupak. Jest ryba, ale strasznie delikatne brania. To będzie ładna ryba. Znaczy, na to liczę. Nie, coś się pokazało, ale nie widziałem wielkościowo. Po ostatnich zmaganiach tego typu nie będę bagatelizował ryby. Ostatnio myślałem, że to jest nieduża ryba, która po prostu wlazła w krzaki. Coś tam czuć na tej wędce. Ładny szczupak. Tak przetrzymałem ten opad, żeby był jeszcze dłuższy. I to kurde dało radę, no. A już kilka razy tam rzuciłem i nic, ale był opad dużo krótszy. No, taka 60-teczka. Guma na zewnątrz. Więc prawdopodobnie siedzi za dozbrojeczkę. Dawać ten podbierak. Już będzie czas. Podbieraka. Siedzi za to zbroję. Kurde, będę się z nim bawił, to się wypnie zaraz. Tyle się skończy. Dzień dziecka. To fajna, gruba ryba. Dobra, mamy. Słuchajcie, bardzo delikatne branie. O, dosłownie. Dosłownie tu było tak. Nie widzieliście chyba. Tu było dosłownie zaczepione delikatnie, tylko przynęta za samą dozbrojkę. Zobaczcie, jaka ryba. No nie wierzę. Myślałem, że to taki 60, tak? Wiecie, żebyście coś widzieli. Jezu, jaka niepozorna ryba. 75 centów. Ale jaja. No cholera, ja byłem przekonany, że to jest naprawdę ryba. 60, o, tam weźmiemy do zera. Jak się zsuwa. Ale myślę, mówię, jakaś taka kurna długa. Jak na 60. Zobaczcie. No teraz się zsunął, ale 74, 7, no 75 bez problemu, nie? Ale jaja. No i zobaczcie, taki wiep. 75 cm. Piękna ryba. Coś pięknego. Kawał masy. Kawał ryby. Patrzcie, jak idzie knaga. Rewelacja. Kurde. Myślałem, że to jest naprawdę dużo mniejsza ryba. Szaleństwo. No ale okej. Za samą dozbrojkę delikatnie zapięta. No szaleństwo, kurwa, szaleństwo. To są emocje, cholera jasna. Co tu dużo gadać? Co tu dużo gadać? Mówię, po ostatnim moim, jak zbagatelizowałem rybę, jej wielkość, bo myślałem, że wlazła w krzaki. Tak dzisiaj sobie powiedziałem, na spokojnie, byl, na spokojnie. Dasz radę. Kurde, naprawdę
szok. 75 cm miarka pokazała. A na oko, jakbym wam miał mówić, to bym powiedział, że 60 max 5, nie? A tu różnica 10 cm. Standardowo, no system. Kurde, ale emocje są. System się sprawdza. Coś tutaj popsułem. O. System się sprawdza, czyli do zbrojeczka na pinie wbita w brzuchola. Cały czas ta sama guma Herring 13 centów. Kurna, ręce mi się trzęsą, jaja. Szkoda, że nie było kogoś, kto by mi mógł zrobić zdjęcie. A takiej rybie samemu zdjęcia bez statywu to się nie zrobi, niestety. I co? I to samo. Rzucamy dalej. Ale jazda, coś pięknego. Dobra, rzucamy dalej. Niestety tutaj panowie z tego zagospodarowania zieleni miejskiej niestety mi tu trochę krzyżują plany, bo trawę wycinają. I będziecie słyszeć maszyny zamiast tego, co mówię. Ale jak ma być ładnie, no to trzeba się przemęczyć. No i cóż, bardzo dobrze, strzał, ryba jest, sieci, super. O dziwo, no ja byłem przekonany, że to jest taka 65, fajna, gruba 65, ale tak coś mnie tknęło, mówię, a zmierzę. Ja do miary, a tu 75, no naprawdę byłem w szoku, nie dowierzałem, a branie było tak delikatne, smoknięcie po prostu, przytrzymanie i wtedy ta rybka wzięła. Dla mnie bardzo spoko. Pierwsze co, to sobie też powiedziałem, że nie będę bagatelizował tej ryby i że będę po prostu ostrożny. Ostatnio też miałem taką rybę, też miałem takie branie i myślałem, że mi wlazła po prostu ryba, tylko tam był mocny strzał. Że wlazła mi w krzaki i że ciągnę rybę z krzakami. To tutaj jest to normą. A się okazało, że to była właśnie prawie ryba 70 cm. Także nieźle, no. Potem po zmierzeniu, sfotografowaniu na szybko. Rybka oczywiście do wody i pływa dalej. No bardzo fajnie, bo to już jest kolejny, mamy maj, końcówkę maja, a tu już moja kolejna ryba powyżej 70 cm, pod 80. 75 w górę, w dół, mam plus minus, więc bardzo fajnie jak na nasze tutaj warunki, jak na nasze wody i przede wszystkim łowienie z brzegu. No bardzo fajnie, jestem mega zadowolony. No ale cóż, no, problematyczne jest tylko to, w jaki sposób do tych ryb się dobrać. No, prowadzenie jednostajnie na płciźnie, gdzie są krzaki, oczywiście daje rezultaty i to daje bardzo dużo brań, bardzo dużo ryb, ale to są ryby małe, takie 45-50 cm. Mówię oczywiście o tym zbiorniku, gdzie się teraz znajdujemy. Zacząłem kombinować i tą technikę zmieniać. Wiem, że tutaj działa opad, spowolniony opad, jak najwolniejszy i te ryby działają. Ale jak łowić na opad na wodzie, która ma metr, 1,50 m i jest cała zarośnięta? I tu jest właśnie cały sęk w tym, jak dotrzeć do tego, jak sobie wykalkulować, jak sobie znaleźć miejsca, gdzie w ogóle można to zrobić. Bo czy tutaj, gdzie byłem przed chwilą, czy wcześniej, trzeba dojść do tego samemu, gdzie jest opcja, żeby to tak poprowadzić, a nie inaczej. Nie ma tak, że się rzuci gdziekolwiek i wszędzie jest czysta woda. Nie, no. Ja też, mimo tego, że znam te miejsca, mimo tego, że znam te dziury, o których mówię, też trafiam w obok i ściągam zielsko. Ale jak trafię tam, gdzie chcę i trafię w ten punkt i jest opad, to jest kolejny raz dowód na to, ta wcześniejsza ryba, że one tu są i one tak żrą, no. Rzucałem w te same miejsca na starcie, ale opad skracałem. On nie był taki długi, bo bałem się, że zawadzę o krzaki. I zawadzałem o krzaki. Trafiłem tam, gdzie chciałem, przedłużyłem opad o te dosłownie pół metra. I od razu strzał. I od razu ryba. Także bardzo fajnie. Fajna ryba siadła, między innymi. Parę broń było. Łowimy dalej. No, na razie zapowiada się bardzo fajny i ciekawy dzień. Oby jeszcze jakaś fajna ryba siadła. Trzymajcie kciuki. Zrobiło się ciepło, to i trzeba było się rozpłaszczyć delikatnie. I próbujemy. No tutaj ewidentnie spowolniony opad daje radę.
Bardzo opad powolny do samego dna, delikatne podbicie, takie podciągnięcia, nie szarpanie na szybko jak na sandaczu, delikatne podbicie, takie płynne. Jest. Ale jaja. O, spadł. Ale do dupy zaciąłem. Ale jaja. Strasznie delikatnie dzisiaj biorą. To jest zupełnie co innego niż to, co było ostatnio. Ole buły. I widzicie, za do zbrojka musiał siedzieć, bo do zbrojka wypięta. Sorry, że tak cieszę ryja, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wam tłumaczyłem, jak ja tutaj prowadzę i co jest zajebiście skuteczne. I nagle bum, i nagle strzał. I niewyholowany. O Boże, lej jaja. No dobrze. Kontynuując. Bardzo takie delikatne, płynne podbicia. Widzicie, teraz było branie nie z opadu, tak typowo. Wcześniejsze uderzenia i brania i ryba była typowo z opadu. A tutaj teraz jak delikatnie podciągałem do góry i puściłem, czyli ryba, ta przynęta wychodziła do góry i zaczynała już delikatnie się kierować ku dołowi, ku dnu. Do dna się kierowała, to wtedy właśnie nastąpił strzał. Ale strasznie delikatne branie, a to też była fajna ryba. Też powyżej, myślę, 60 paru centymetrów bez problemu. Fajny opór stawiała. Ale jazda. Nie, no takie akcje to ja lubię najbardziej. To nie ma reżyserki żadnej. Tylko wam tutaj tłumaczę, jak ja łowię, jak to jest naprawdę, a tu nagle efekt tego jest w postaci ryby. No dokładnie w postaci brania. Ryba była na końcu wędki, na końcu zestawu, ale z tego wszystkiego no nie zaciąłem tak, jak powinienem. To raz, dwa. Bardzo delikatnie biorą, więc wtedy jest duża, większa szansa na to, że ta ryba spada. Ale jazda jest konkretna. O Boże, dobra, łowimy dalej. No i co, nieźle, nie? Opowiadam wam tutaj o tym, jak działają te przynęty, jak działa tutaj na tym łowisku fajny, delikatny opad. Jak prowadzę przynęty, żeby było skutecznie i BOOM! Siadła ryba. Niestety niewyholowana. Nie spodziewałem się troszeczkę, że to będzie branie w momencie, kiedy ja tutaj skupiłem się na opowiadaniu, na tym, jak to ja prowadzę. A tu proszę bardzo, pyk, strzał, siedzi. No fajnie, no kurde. Znaczy nie fajnie, że nie wyjąłem, bo to kolejna była fajna ryba. Ale spoko. Mam tylko nadzieję, że ta zmiana aury i zmiana pogody nie pokrzyżuje mi planów związanych z łowieniem dużych ryb. Bo jak na razie to im jest później, im jest ładniej, tym jest mniej brań. Deszczu wróć. Łowimy, nie ma co się poddawać, nie ma co się nastawiać. Będzie dobrze. Będzie dobrze. No dobra, przesuwamy się dalej, szukamy dalej tych ryb. Na razie są pojedyncze brania, pojedyncze strzały. Cały czas. Dwie fajne ryby, reszta główna małe. Ale się nie poddajemy. Martwi mnie to, że zmienia się pogoda i to bardzo szybko miała się zmieniać trochę później. Nie wiem, czy po prostu nie jestem już dzisiaj za późno. Ale to zweryfikuje dzisiejszy dzień. Wczoraj deszczowo, cały weekend był deszczowy, zimny. Dzisiaj poranek też mroźny, też zimny, do tego deszczowy. A potem ma się robić już duszno, parno. Zapowiadane są burze. No i przede wszystkim zapowiadana jest temperatura, która będzie dość gwałtownie rosła. Przykładowo wczoraj było tam 8-10 stopni w ciągu dnia. Dzisiaj ma być już 17, jutro już ma być 20 kilka, także już to będzie szło ku górze. Ciekawy jestem, czy ta zmiana temperatury, że teraz, dzisiaj... to chyba krzaki? Tak. Czy ta zmiana temperatury w ogóle właśnie może brały i pokazywały się przed tą zmianą, a teraz jak już ta zmiana jest w trakcie, może już przestaną żerować. Często tak bywa, no. Zobaczymy. Ja nie nastawiam się negatywnie, nastawiam się pozytywnie. Przesuwam się co prawda w głębszą część tego zbiornika, więc nie do końca tak, jak bym chciał. Ale widzę też tutaj różne wskazania,
i ataki tych ryb. Widać, że tutaj jest drobnica, a za drobnicą idą te drapieżniki. A na nie przecież polujemy, prawda? Tam, gdzie drobnica, tam i my. Tak to musi wyglądać. Kurde, muszę tutaj, wiecie co? Ale to już... O, jest rybka. Co to jest? Kurczę, albo... O Jezus Maria. Nie, no to już jest hit. No nie, no to jest... Co to się... Co to kurde jest, ty? No patrzcie, no. Czy to jest kuźwa normalne? Niech mi ktoś powie. Nie, no to są po prostu jakieś buły. Patrzcie, guma ma 13 centów. A ten debil, mały... Wziął jeszcze za to zbroję. Ile on ma? 13, no 20 parę centów. No, czy to jest normalne? Pierdacze. Hopsaj tam na głęboką wodę. O. Nie, no to są jakieś buły. Tak się nie bawię. To mają się dać mamuśki, cholera jasna. No. No zaczynałem mówić, że tutaj bym już wjechał na grubo z takimi gumami 20 parę centymetrów. Może wtedy byłyby te jeszcze większe ryby. No ale cóż, no ostatnio zresztą spotkałem tutaj pana wełmutkarza, który chodził z castingiem, nawet z trzema. Każdy casting miał na inne przynęty. No i co? I gumy wielkie, około 20 paru centów. No i łowił takie. O, łowił takie właśnie do wymiaru, nie? 55 mówił, że max. No to kurde, jak? Kurde, kolejne branie, kuźwa, spierdzieliłem. Normalnie pyk, kliknięcie z opadu, to co mówiłem, no. Ale dobra, dzisiaj wiem, biorą bardzo delikatnie, muszę trochę przystopować i ewentualnie to zacinać pół sekundy później, bo mam wrażenie, że tutaj to po prostu było branie, a ja mu wyrwałem z mordy, albo, znaczy wyrwałem, w sensie, o właśnie. Dobra, to już wiemy, co się wydarzyło. No, to mamy herringa teraz bez dupy. Ale na szczęście mam nowe. Więc spoko, skoro są nowe, to bierzemy nowe. No. Wczoraj kupione, nawet nie rozpakowane. Wszystko jak zwykle na szybko, nieprzygotowane, proszę bardzo. Ale mówię, nie zawsze jest tak, że mam na wszystko czas, nie zawsze jest kolorowo, więc też możecie widzieć, że nie zawsze jest tak, jak to się wydawało, że o, jak na filmach to jest super, wszystko poukładane. Tak, poukładane, kurwa. No, widzicie? No, urwał ogon i tyle. Dobra, wypinamy najpierw do zbrojeczkę. Przy okazji wam pokażę, jak ja nabijam w ogóle te. Ja już, zobaczcie, ja tą to już reaktywowałem, bo tu miał sznity, ja wam pokazywałem ostatnio. A tutaj na przykład też cały ryj był rozwalony, a zlutowałem. Największe dziury zlutowałem, także spoko. Co jak nabijam? Oczywiście mierzę sobie najpierw, gdzie ma wyjść grot, tak żeby mi pasowało. Sobie lubię też zaznaczyć i pyk. Idealnie w tym miejscu przeciągam dalej i proszę bardzo. Gotowe. Teraz tutaj zakładamy do zbrojeczkę. Tak, możecie mówić, że nie wiem, lokowanie produktu czy coś, ale kurde, dobre mordy, trzeba wspierać. Bo naprawdę takiej, to nie jest żadna fuszerka, to jest naprawdę dobra robota, te do zbrojki. To zbrojki, jakie wszyscy pamiętają, Wiss Wangen. Możecie się śmiać,
ale jest naprawdę zajebiste. I robota trwałe i wszystko spoko. Ba, nawet wam powiem, a co? Jeszcze w tamtym sezonie, na koniec, jak rozmawiałem z Robertem, z gościem, który robi te dozbrojki, chciałem trochę te niektóre jego dozbrojki troszkę odchudzić, żeby ten drut nie był taki mocny, żeby nie był taki gruby i tak dalej. No tak testowałem, no nie? I na moje potrzeby zrobił mi specjalnie, no takie, jak ja chciałem, tak? I wiecie, co się stało? A, no jeszcze oczywiście przy okazji odradzał mi, mówił, że to jest gówno, żeby on w ogóle się pod tym nie podpisuje, że on nie chce tego robić, ale że na moją prośbę dla testu, na testy, że mi zrobi, ale że nie bierze odpowiedzialności, po pierwsze, że to będzie działać, po drugie, że to będzie trwałe i po trzecie, żeby nie było, jak stracę fajną rybę, że to będzie jego wina. Oczywiście się pod tym podpisałem. Jak wiecie, najlepiej testować takie rzeczy na własnej dupie, w przenośni. No i łowiłem. Łowiłem, miałem fajną rybę. Była zapięta za hak główny i za dozbrojkę. No jak ją wyholowałem, a rybka taka 60 parę centów. Jak ją wyholowałem, co się okazało? Się okazało, moi drodzy, że no urwana jest dozbrojka. Urwana dozbrojka i tylko na głównym haku się trzyma. A znalazłem w podbieraku kotwicę. Nieźle, nie? Także chłop się zna na rzeczy. Wie, co robi, wie, co dobre. No i od tamtej pory już, że tak powiem, się grzecznie go słucham. Co on mówi. O, coś tu mi się pokomplikowało. Także czasem trzeba i dobrze jest posłuchać ludzi mądrzejszych od siebie. No. A te dozbrojki, które mam teraz, dopasował pod moje potrzeby i już jest zajebiście. Uwaga, teraz demonstracja, co robimy ze starymi gumami. Nie rzucamy ich w krzaki, tylko, proszę bardzo, jest takie coś, co się nazywa koszem. Pyk! I już. Można? Można. Jest. Nie jest to jakiś gigant. Ale siedzi. Co ty robisz tak daleko od brzegu, chłopie? Takie małe gówno. Nie jest to największy szczupak na świecie. Chyba. No, ale też nie jest taki mały, no. O, jakaś świeca jeszcze, dziękuję bardzo, kolego. On delikatnie zapięty, chociaż nie. Był dwa razy zapięty i to zbrojeczka i ten. I hak. Opa. No i zobaczcie, guma na zewnątrz, do zbrojka w środku. Guma, nazwijmy to, no, dobra, no, mogłaby być w lepszej kondycji. Dobra. Weźmiemy tutaj zaraz operację szybką, przeprowadzimy bezbolesną. No to taki, o, pierdasek. Ale jak na takiego pierdaska, no to taki nawet gruby, no. Widać, że jest zdrowy, widać, że jest w dobrej kondycji. Spoko. Już poszedł. No dobrze, dobrze, dobrze. No cóż, moi mili, kończymy wędkowanie na dzisiaj. Słońce wyszło, zrobiło się ciepło, ładna pogoda. No to ja uciekam. W każdym razie coś tam się działo, bardzo fajnie. Udało się przechytrzyć fajną rybę. 75 cm, chociaż mówię wam, no myślałem, że jest dużo, dużo mniejsza. Potem jeszcze jedna fajna spadła. W momencie, jak tam wam tłumaczyłem co i jak. No niezłe jaja. No ale w każdym razie coś się działo, coś tam cykało. Spoko, jestem bardzo zadowolony. Oby więcej wypadów z takimi fajnymi rybami. Może uda się wreszcie przechytrzyć je z pontonu w najbliższym czasie. Zobaczymy. Na ten moment z mojej strony to tyle. Uciekam dalej. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę.
Możecie również napisać w komentarzu, jak u Was wygląda sytuacja, jak u Was z wędkowaniem, jakie efekty, co łowicie, na co i tak dalej. Jestem ciekaw, jak to wygląda u Was. No i cóż, nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji, no i dzwoneczka, żebyście nie omijali kolejnych filmów, a mam nadzieję, że z tego zbiornika i nie tylko kolejne materiały również z pontonu będą naprawdę owocne, w ryby. Oj, aby tak było. Mam nadzieję, że to będzie dobry sezon. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.